W dniu dzisiejszym trafiliśmy na kolejny pochówek żołnierza z I wojny światowej. Jak widać, jest bardzo rozczłonkowany, tylko część szkieletu jest w układzie anatomicznym, natomiast cała reszta przemieszane właśnie szczątki kręgosłupa, miednicy, kości długich, żeber, ramion nie są w układzie anatomicznym. Wyraźnie wskazuje to na to, że były zebrane z pola bitwy, pola prawdopodobnie jakimś ciężkim ostrzale artyleryjskim. Na wyposażenie tych szczątków mamy oczywiście bardzo dużą ilość amunicji. To są pełne pociski z łuskami, z prochem niewystrzelone jeszcze. Elementy oporządzenia, czyli tutaj jest klamra CK w bardzo dobrym stanie zachowania. Różne inne elementy także z umundurowania. No i ciekawostka, łyżka żelazna, która najprawdopodobniej znajdowała się w cholewie buta. Aczkolwiek buty same zostały i stopy zostały urwane, to łyżka została w tym miejscu wstrzymywana może przez onucę bądź cholewę buta. Zastanawia zawsze bardzo duża w tych pochówkach, które odkryliśmy do tej pory, czyli dwa pierwsze odkryte w piątek w zeszłym tygodniu, także były wręcz zasypane amunicją. Czy był to zwyczaj, że wrzucano do takiego pochówku przez kolegów amunicji, czy po prostu amunicja zniszczona trafiła przypadkiem tutaj? Trudno to w tym momencie wyjaśnić. Jedno jest ciekawe, że najprawdopodobniej będzie można to przy dalszych badaniach już tutaj źródeł tego wszystkiego, co my tutaj wydobyliśmy, stwierdzić, z jakiego pułku pochodzili. Zwłaszcza, że są w tym momencie też najnowsze publikacje, Wojna na Jurze między innymi, więc tam na pewno wszystkie pułki są wymienione, a elementy odkryte w tych grobach mogą wskazywać, że był to któryś z pułków bałkańskich, w każdym razie żołnierze wyznania prawosławnego.